Domek artystów wszelakich zaprasza do wirtualnego świata. Przed nami jedna z największych imprez integracyjnych w regionie – Domek artystów wszelakich. 13. Festiwal Osób Niepełnosprawnych w tym roku będzie miał nieco zmienioną formułę w związku z pandemią koronawirusa. Impreza przeniesie się do świata wirtualnego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Cieszymy się, bo już zbliża się otwarcie naszego domku. Zapraszamy serdecznie na to wydarzenie wszystkich. Dzisiaj jesteśmy w najpiękniejszym miejscu, czyli w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Płazie, w zespole pałacowo-parkowym i już przygotowujemy się do otwarcia 13. Domku Artystów Wszelakich. Zapraszamy wszystkich artystów do przybycia wirtualnego do naszego domku. Domek Artystów Wszelakich jest imprezą wyjątkową. Umożliwia integrację osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem oraz promuje sztukę jako niezawodny środek terapeutyczny. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam wszystkich mieszkańców naszego powiatu. Chcę Państwa zachęcić do wzięcia tym razem niestety, a być może stety, udziału w formie wirtualnej w tym 13. już festiwalu osób niepełnosprawnych. Mogę zagwarantować Państwu, którzy zechcecie wziąć udział, że te przeżycia i doświadczenia są na tyle cenne, że nie zapomnicie o nich Państwo przez jeszcze długie miesiące. Życzę aktywnego udziału w tym przedsięwzięciu.